Miłość, miłość rozdaje, rozdaje miłość. Kto by chciał miłość za darmo? Miłość rozdaje, rozdaje miłość. Chcesz miłość? Tak. Chcesz miłość? Miłość rozdaje, miłość, miłość. A ty chcesz miłość? Tak. Na pewno? Miłość rozdaje, rozdaje miłość. Miłość rozdaje. Chcesz miłość? Tak. Pięknie. Ale promocja komputery, telefonu po złotówce. Miłość rozdaje. Rozdaje miłość. Miłość rozdaje. Krzyczałem, rozdawałem miłość za darmo, ale nie wszyscy tą miłość chcieli. Innych skusiło co innego. Wiecie, dawno temu także prowadziłem rekolekcje dla takich dzieci jak wy, tak jak teraz tutaj goście żyli. I też pierwszego dnia uczyliśmy się najpierw wygrywać życie. Później wspólnie mogliśmy zagrać w drużynie Pana Jezusa. A dzisiaj tak jak wy, także i na tamtych rekolekcjach, mieliśmy wyścig miłości. I każde dziecko wtedy otrzymało i piłeczkę z różańcem, żeby się na nim modlić, ale też i taki krzyż, który ma przypominać, że wszystko, co będę robić w życiu, będzie dla Pana Jezusa. I w czasie tych rekolekcji poznałem takiego chłopca. Miał na imię Marek. Był on małym chłopcem. I bardzo ciężko miał w szkole, bo wszyscy mu dokuczali. Ale po tych rekolekcjach postanowił, że zrobi wszystko dla Pana Jezusa. Zrobi wszystko z miłości. I nawet otrzymałem od niego list. Marek często pisze do mnie, bo utrzymujemy kontakt. I przejął się bardzo mocno wtedy tym wyścigiem miłości. I postanowił, że wszystkie przykrości, jakie będzie spotykał, czy w szkole, czy w domu, to wszystko będzie znosił z miłością dla Pana Jezusa. I codziennie odmawiał ten dziesiątek różańca. Codziennie posługiwał się tą malutką piłeczką, ale też i codziennie starał się, aby wszystkie swoje zwycięstwa, wszystkie swoje dobre uczynki zapisywać do takiego malutkiego zeszytu. I posłuchajcie, co Marek napisał. Wynosiłem śmieci, ale to wcale nie sprawiało mi przyjemności.
Wcześniej, gdy używałem jakichś brzydkich i wulgarnych słów, to teraz, kiedy tylko mógłbym je wypowiedzieć, to zamiast szukam jakiegoś innego słowa, by je nie przeklnąć. Tylko dla Jezusa nie narzekałem, że muszę pomóc mamie i tacie w domu przy obowiązkach domowych. Także zawsze, kiedy widziałem, że leży gdzieś w szkole chleb na podłodze, to starałem się ten chleb podnosić. I nawet kiedy wszyscy ze mnie się wtedy śmiali, że podnoszę coś z ziemi za wiele. Jeszcze wiele tutaj, cała lista jest tych przykładów, które Marek zapisał. A teraz Marek jest już dużym, odważnym chłopakiem. Już jest w szkole średniej i dalej bierze udział w wyścigu miłości. I ostatnio także też napisał do mnie list. Napisał, że ostatnio bardzo długo zbierał na swój wymarzony komputer. Bardzo nowoczesny, piękny. Długo zbierał kieszonkowe. Ale dowiedział się, że jego kolega ze szkoły średniej bardzo mocno zachorował i będzie miał niedługo kosztowną operację. I Marek postanowił te wszystkie swoje oszczędności, które uzbierał, on postanowił je dać swojemu koledze, aby ta operacja mogła się dokonać, aby ten jego kolega mógł wrócić do swoich sił. A to wszystko, tak jak napisał Marek, to wszystko zrobił dla Pana Jezusa. I dzisiaj także każdy z was tutaj w kościółku może podjąć ten wyścig miłości. I powiem wam jeszcze dlaczego. Posłuchajcie jeszcze historii pewnej dziewczynki. Ona miała bardzo, bardzo dziwny sen. I także mi go kiedyś opowiedziała. Śniła, że stoi już przed bramą nieba, gdzie święty Piotr wszystkich wpuszcza. I każdy z tych, którzy mieli wejść do nieba, miał przy sobie zeszyt, gdzie zapisane były dobre uczynki. I obok tych drzwi stała także waga. Każdy, kto chciałby wejść do nieba, to najpierw musiał dać świętemu Piotrowi ten zeszyt z uczynkami, a później wejść na wagę. Ale ta waga była niezwykła, bo ona ważyła miłość w życiu. I wszedł pierwszy człowiek, daje zeszyt świętemu Piotrowi, święty Piotr sprawdza i każe stanąć na wagę. Okazało się, że ten człowiek budował domy dla ludzi ubogich, ale niestety nie kochał ludzi. Kiedy stanął na wagę, bum, waga wskazywała zero. Okazało się, że w tych jego uczynkach nie było wcale miłości. Przychodzi drugi człowiek, staje na wagę, daje swój zeszyt z dobrymi uczynkami, a tam było zapisane, że codziennie pomagał ludziom chorym. Stanął na wagę, bum! Okazało się znowu zero, że w jego uczynkach wobec drugiego człowieka nie było żadnej miłości. I przychodzi kolejny chłopiec, pokazuje swój zeszyt. Okazało się, że jest ministrantem. Służył Panu Bogu przy ołtarzu, ale kiedy stanął na wagę, waga znowu bum i wskazuje zero. Okazało się, że oprócz tego, że był ministrantem, to bardzo dużo ten chłopiec kłamał i przeklinał. I było bardzo mało miłości w jego życiu.
i tak dalej, moi kochani. I ta waga odmierzała tą miłość w uczynkach, tą miłość w naszym życiu. Niektórym tej miłości brakowało. I to dobry przykład, abyście wy wiedzieli, że liczy się przede wszystkim to, ile miłości włożysz w daną czynność. Ile miłości włożysz w to, że pomagasz w domu, mamie, tacie. Ile miłości włożysz w to, jak uczysz się w szkole i zdobywasz dobre oceny. Ile czasu na to wszystko poświęcisz. Niech ten krzyżyk, niech ten malutki krzyżyk przypomina wam o tym codziennie. Niech on będzie taką waszą siłą, która pomaga wam codziennie w tym, aby zawsze czynić miłość. Posłuchajcie, bardzo ważne zasady, jakie będą wam towarzyszyć w tym wyścigu miłości. I każde te zasady ma także wypisane na tym pudełeczku. I myślę, że po powrocie do domu, aby nie zapomnieć o tych zasadach, niech każdy je zapisze do swojego zeszytu z religii, niech każdy przepisze na większą kartkę i powiesi nad łóżkiem obok swojego aniołka. Niech te zasady zawsze wam towarzyszą, bo one są bardzo ważne. Pierwsza, nie ma śniadania bez przeżegnania. Nie ma. Noś krzyżyk przy sobie, Bóg da siłę tobie. Noście ten krzyżyk ze sobą. Czy w szkole, czy w domu, nie rób zła nikomu. Nie używaj brzydkich słów. Do każdego pięknie mów. Miej czas dla bliźniego. Jezus uczy tego. Do spowiedzi ruszaj śmiało, będziesz mieć zwycięstwo niemało. Te piękne zasady niech wam towarzyszy obok waszego anioła stróża, obok tej piłeczki z różańca. I nasz Marek już na pamięć zna te wszystkie zasady. I według tych zasad także stara się żyć. Niech one i wam towarzyszą.